elitarny klub Goats, czyli klub, który jest w podziemiach ambasady Goatsów, czyli miejsca, do którego za chwilę wejdziemy. Chciałbym was przywitać na tym kanale, ponieważ jest to pierwszy odcinek na kanale Ogar. Ogar powstał po to, żeby pokazywać wam projekty, których ogólnie nie pokazuję, projekty budowlane, identyfikację marek, to jak tworzymy produkty spożywcze typu na przykład lody Loada. Pod słowem Ogar kryje się tak naprawdę multum kontentu, który wam przekażę. Ten kanał ma sprawić, żeby słowa ogarniemy to stały się rzeczywistością. Zobaczymy, czy mi się uda. Witamy was w wielkiej piwnicy Goats, która kiedyś służyła temu domu jako kręgielnia. Uznaliśmy, że wielką piwnicę Goats zamienimy w elitarny klub Goatsów. Będzie to miejsce, w którym będziemy spędzać czas wieczorami i rozrywkowy place. W naszym klubie Goats będzie można nie tylko napić się alkoholu, nie tylko zagrać w bilarda, będzie można tutaj zaprosić raperów, gwiazdy muzyki, które będą mogły tutaj zagrać dla Goatsów i dla gości Goatsów z zajebistych głośników przy fajnym oświetleniu. Warto powiedzieć, co tutaj w ogóle zrobimy. Tutaj będzie scena. Wszystko będzie inaczej pomalowane. Tutaj miejsce, które mogłoby posłużyć jako sala taneczna. Tutaj będzie część barowa. W klubie Goats mamy jeszcze jedno fajne pomieszczenie, mianowicie te zielone. Aktualnie są one całkowicie puste, tam był tylko ping-pong. Zrobimy sobie VR-ownię, loże dla kobiet lub chłopaków, którzy będą uczestniczyć w odcinkach Goats, ale sama VR-ownia to jest coś, na co najbardziej czekam, ponieważ jestem fanem grania na VR-ze. Tajaku jest ogólnie mega dobrym fachowcem, jeżeli chodzi o budowlankę. Jest też bardzo dobrym zarządcą, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie. Brakowało mi kogoś takiego u boku, w ten sposób powstał Ogar. Jestem Jachu, jestem właścicielem firmy budowlanej. Zatrudniam około 50 osób. Rafał Kalita to jeden z naszych majstrów. Jest odpowiedzialny w zasadzie za cały proces budowlany. Generalnie wyzwaniem uważam, że pierwszy dzień chodziło o te zabezpieczenia. Malowaliśmy klub natryskowo. No wymagało tej precyzji. To wszystko naprawdę musi być fest zabezpieczenia. Zabezpieczone, żeby później, no żeby to później wyglądało, nie? Mówię, co tam Ulfik? On mówi, Adaj, spokój, zmęczony. Mówię, od czego jesteś zmęczony? Mówi, byłem na Gliwicach. Robiłem mikrocement. Chłopaka ostatnio podszkoliliśmy. To mówi, że czaska nad rodziny. Teraz ja chcę się skupić na robocie, chcę, żeby te mikrocementy... Tak. Właśnie powstaje prestiżowy klub Goats. Będzie to miejsce, gdzie nie tylko będzie można nawiązać nowe kontakty biznesowe, wyczynować się, a przede wszystkim dobrze pobawić. No i oczywiście robimy tam moje pierwsze takie na pełnej pompie rodziny. 100 osób, może 150, jeszcze Serwek o tym nie wie. Cała Serwek do tego tak właściwie go. Obawiam się, że klub może zakłócać pracę Goats, że będzie dużo imprez, ale myślę, że tak jedna w miesiącu by było ok. Jeśli więcej, no to będę protestował. Po prostu to będą urodziny na pełnej pompie naszej przepięknej, przepotężnej rezydencji Goats. Goats Club, ambasador Goats. Godzinka czasu i powinno to być wszystko pomalowane. Pierwszy dzień pracy całkowicie pochłonął chłopaków od Jacha, ponieważ powierzchnia, którą mieli do zabezpieczenia, wynosiła aż około 1000 metrów kwadratowych. Z uwagi na ograniczenie czasowe zdecydowaliśmy się na malowanie natryskowe. Tempo pracy naszej ekipy było bardzo wysokie, co pozwoliło nam w pełni sprostać wymaganiom czasowym. Warto również podkreślić, że zabezpieczenie tak dużej powierzchni nie jest łatwym zadaniem i wymagało od naszych pracowników nie tylko wysokiej wydajności, ale również skupienia oraz dokładności. Niezwykle ważne jest, aby każdy fragment powierzchni był odpowiednio zakryty, aby zabezpieczenie było skuteczne i trwałe. Dlatego też możemy z dumą powiedzieć, że pierwszy dzień pracy spełnił nasze oczekiwania zarówno pod względem czasu, jak i jakości wykonanej pracy. Roman to jeden z najdłużej pracujących pracowników. To osoba bardzo barwna, wnosi też odpowiedni vibe, jest bardzo zabawny momentami. Dzisiaj scena i będziemy wam robić taką soletę. Široko widzę tak, jak płyta na 2,5, wysoko na 90. Roman, po prostu przecież chybasz jako scena. Nie ma żadnego problemu, synek, to są takie polskie po śląsku, że zresztą byłby bardzo muzykalny od Majdla, nie już w przedszkolu trupa go dać. Postawienie też tej konsolety całej, nie? Tej DJ-ki. Można powiedzieć, że było wyzwaniem. Ja muszę kupić jeden arkusz, żeby zweryfikować, czy jesteśmy w stanie przymocować to. No, może wtedy górę też tą okładziną. To mi pomoże w dograniu tematu związanego z nagłośnieniem i z oświetleniem.
Cześć, dzwonię od Boxdela. No, cześć. Potrzebowalibyśmy wsparcia w podłączeniu tam view, tego oświetlenia LED-owego i tak dalej. Jesteś w stanie do nas dojechać jeszcze w tym tygodniu? Wątpię. Nie ma. Staram się dać człowieka od siebie, który to nadzorował, jeżeli chodzi o instalację. Jedynie tak możemy to próbować robić. W związku z tym skontaktowaliśmy się z zaprzyjaźnionymi fachowcami, którzy zgodzili się nam pomóc w wykonaniu zadania. O szczegółach naszych dalszych działań opowiemy później. Oczekiwania moje są takie, żeby zaskoczyć wszystkich uczestników GOATS, zobaczyć ich reakcję, no i przede wszystkim utrzeć trochę nosa w ordędze. To nie wiem, czy teraz wykładzina pasuje. I to taka strona tylko będzie, tak? Tak. I co tam ma być? DJ jakiś? No będzie DJ-ka, będzie możliwość dawania koncertów, czyli miejsce przed DJ-ką, imprezy, wiesz, nie? Tam będzie było bar. Macie gdzieś plan tego? Całą piwnicę zajęliście na jakiś klub, a tu ja nie dam imprezować tutaj. 100 osób, może 150. Drzwi pomalowaliście? No kurde. Nie, drzwi wyglądają fajnie. Drzwi kozak, serio mnie przeraża. Czemu? Bo po co? Miejsca zajmuje, a nie lepiej muzykę puścić, jak to teraz młodzież nazywa, magnetofon? Weźcie tutaj, nie róbcie znowu tych świecidełek, tych lampeczek, jak w montażowni. Nie mam nic personalnie do niego, natomiast trochę wbił mi szpileczkę w pierwszym jakby dniu spotkaniu, gdy robiliśmy pierwszy projekt. Została zadra, ale myślę, że wyjaśnimy sobie to kiedy indziej. Że tą scenę zrobiliście, tego się nie spodziewałem. No to masz, wiesz, no to przecież masz zajebić tę platformę pod GOATS, masz zajebić te studio. No już tak bym wolał. No będzie miało wszystko sens. 1 week later. Musieliśmy to po prostu zrobić, żeby ona była i mobilna, a zarazem bezpieczna. Bez okularów, totalny brak zabezpieczenia BHP. Bez okularów, a sprawdź to. Nie jest łatwo, nie jest prosto, ale wyrobimy się w czasie. Widać już odczuwalne zmęczenie na twarzy chłopaków. Myślę, że dadzą radę. Trochę motywacji i będzie git. Panowie, co was najbardziej motywuje? Dlaczego wszystko opiera się o hajs? Ja myślałem, że wy pracujecie, bo na przykład wam się fajnie pracuje u mnie. Bo co? Halo! Z Romek i Kali, wiadomo, Romek jest bliski mojemu sercu jeszcze bardziej, ponieważ kojarzy mi się z dziadkiem. No offense Romek, ale po prostu z tobą się czuję, abych był z dziadkiem w izbie i on na przykład słucha radia piekary. Też taki widać, że rodzinny, bo miałem ostatnio mu życzenia urodzinowe dla córy, to jest fajne. A od Kaliego bije profesjonalizm, jest dobrą osobą, kreatywny w jakichś decyzjach kryzysowych, na spontanie wymyśla fajne idee. Dobry gość w dobrym miejscu. Tak będzie położone? Co tu źle, co się... Ale to jest k***nia. Czemu? To chcecie tak oddać? No jak? Ale ja jeszcze muszę za to skasować pieniądze, Roman. Ubiję się chłopców i podpiszę czeki. To oświetlenie LED-owe to była jakaś zmora, ponieważ postawiłem sobie za punkt honoru, że dowiozę ten temat do końca, natomiast początkowo nie miałem się ja nim zajmować, tylko miał się zajmować tym technik. Chuj na to. Tak otrzymaliśmy sprzęt z poprzedniej firmy. My mamy z tego zrobić wspaniałe oświetlenie do elitarnego klubu. Artur, ogarniesz to? Nie. Motywację, to tylko pieniądze. Nie ja je wymyślę, tylko Fenicjanie. To zobaczcie, wszyscy pracują. O, jeden stoi, ale czasami ludzie też muszą chwilę postać. Jest przewalona sprawa. Rafał, ty tego nie zrobisz? Gadaj, już to robił. Może dwa. Widziałeś Dena? Stówy. Cztery. Kurwa. Tu ogólnie, w porównaniu do pierwszego dnia, jak tutaj wbiłem, tym dom straszy, ja tutaj nie będę spał, ja tu będę miał dziwny vibe. Każdego następnego dnia mam tak, że w tym momencie przedkował tą chatę. Mógłbym w ogóle spać tam na dole, nie miałbym z tym żadnego problemu. No teraz ja się już nie boję tej piwnicy. Bo ja się na przykład spowałem teraz w pokoju, ale wy nie poszliście tam, nie? Więc ja mówię, dobra, to idę, ale sobie tak wyobraziłem, że na przykład wychodzę, a nagle widzę, że stoi w przejściu jakaś postać. I się wystraszyłem, że sam się nakręca. Musimy uważać na klątwę! No, za waszym prześladą, jak to wygląda. Dobra, dobra, chodzimy. Dawaj. Chodźmy, chodźmy. Ja nie chcę, to się powiem. Ej, a dlaczego są zamknięte, nie? No, bo możemy, nie wiadomo. Że nie możemy ich otwierać? Tych też? No. Kto tak powiedział, że nie możemy? Ta pani i ziomek. To wygląda jak jakaś historia z filmu, nie? No. Że ja może próbuję przez te ziółki coś zobaczyć. Chcę, albo zdjęcie zrobić. No, weź zobacz. Ej, Ah!
Witam serdecznie wszystkich fanów Boxdela. Właśnie idę zobaczyć, jak wygląda piwnica w ambasadzie Go. Dobry, Roman! Jak zawsze wesoły. Witam. Słuchajcie, nie było mnie kilka dni, wracam, a to jest w ogóle coś innego, nie? Jak padł pomysł, róbmy klub, ja mówię, nie, no tak, jasne, spoko, zajebiście. Przychodzę nam nagle kilka dni później, patrzę, a tam w ogóle wszystko jest w rozbiórce i nagle się okazuje, że tak, już ściany przemalowane, już scena jest budowana, więc to jest niesamowite, że proces tworzenia tego trwał naprawdę krótko. Od pojawienia się pierwszej myśli do tego, co już teraz widzicie, to jest kurde pstryknięcie palcami, to naprawdę, no takich ludzi bym postawił, na pewno. Tutaj powstaje imprezownia. Można by było obstawiać, że Wojtek i Boński, ale według mnie najbardziej zadowolony z klubu jest Izak. Ale będziemy imprezować. Ale myślę, że tak. Jedna w miesiącu by była ok, jeśli więcej, no to będę protestował. Ja myślę, że tak 3-4 razy w tygodniu to jest minimum. Słuchajcie, Sylwek przed wypiciem wódki z ludźmi, a Sylwek po wypiciu wódki z ludźmi na imprezie, to są dwa różne Sylwki, naprawdę, to jest w ogóle przepaść. Więc ja myślę, że jak tak Sylwek się będzie trochę, wiesz, socjalizował z ludźmi, to może też dojdzie do wniosku, że może dwie imprezy w miesiącu, a potem może dojdzie do czterech, wiesz, zobaczymy. Będziemy tymi estradowcami. Będziemy budować estrady. Tam po prostu takie same. No, tylko wiesz, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego tempa. Tak. Te koncepcje zmieniają, bo coś, co wygląda na papierze fajnie, w rzeczywistości później nie do końca się to inwestorom podoba. W czasie okazało się, że jakby mamy trochę wyposażenia, którego musimy wykorzystać. Między innymi oświetlenie, bar, który będzie nam dowieziony, więc po prostu ta stylistyka już nam nie pozwalała na wykorzystanie tych elementów drewna, no i musieliśmy całą stylistykę bardziej w nowoczesny sposób wykonać. My pojedziemy, o tym zapomnimy, pójdziemy w nowy projekt, jak ktoś tu będzie to użytkował. I chcielibyśmy, żeby nas wspominali dobrze. Praca zespołowa i ludzie, którzy to wszystko robią, to jest jakiś sztos. Po prostu jakieś pokłady energii takie w sobie, że... I zauważyliśmy, że to napędza, bo na początku jest tak, że robisz coś i kurde... Ale za chwilę zaczyna to powstawać i widać w tych chłopakach, jak wszystko buzuje i do przodu, nie? I ją zmieniam zawód. No? Co by też taki operator jak ty. Fajnie, bo ten pisie do dbanosty, nie? Chodzi się spać, kule cieci. To nie Odessa do ciebie. No ja już jestem w budowlance z przeszło 20 lat, więc pewno nie umiem wszystkiego najlepiej. Dużo jest ludzi, co umią lepiej, ale wiem, co potrafię i jak można zrobić. I na pewno tutaj nie odwaliliśmy jakiejś tam fuszery i no w miarę możliwości, w miarę tych, co było, no to myślę, że wykonaliśmy dobrą pracę. Żeby montować sobie laser do lamp. Generalnie mamy uchwyty, żeby pomontować, ale musielibyśmy wiercić w ścianę. Tego nie chcemy robić. Ja coś tam im powiem, oni mówią, majstera, może byśmy jeszcze to. Jak już tu robimy, to zróbmy to, nie? No i tak, to po prostu idzie ciągiem jedno za drugim i naprawdę ekipa rewelacyjna na takie wyjazdy. Mam mega dobry pomysł, stary, co możemy zrobić. On jest teraz na face-to-face, nie? Jest godzina 22:07. Możemy mu wkręcić, stary, że coś się mega odjebało, na przykład ciężkiego. To było tak, przychodzi Olo, szybko mówi, że robimy pranka, bo Michał już stoi pod bramą. Jednak okazało się, że chata jest do sprzedania. Tego samego dnia był taki słaby moment trochę w Goatsach, ponieważ byliśmy świeżo po zrobieniu już tutaj rzeczy naprawczych, regeneracyjnych w tej chacie i byliśmy już tacy usatysfakcjonowani, że zaczynają się kończyć problemy, wszystko jest git i tak dalej i nagle przyszedł gość, chciał kupić tą chatę, no a z racji tego, że to jest jeszcze dom wynajmowany, który docelowo bardzo jakby pragnęlibyśmy, żeby był nasz, byliśmy wystraszeni, no ale zadzwoniliśmy do właściciela i właściciel zajebisty ziomek, honorowy mega, powiedział właśnie Sylwestrowi, że on dla niego słowo jest bardzo ważne i on obiecał nam, że my tutaj możemy działać i tak dalej i no, love Henryk. Wiercili chłopaki ostatnio, kurwa, tam. Ostatnią lampę i przewiercili jakiś stary, kurwa, hydrant. Jest cała piwnica zalana. Wardęga od razu dzwonił do Henryka. Masakra, on chciał... Też, kurwa, mogliście lepszy trening zrobić. Wcześniej powiedziałem, że ciężko jest znaleźć jakieś złe słowo na Jacha, no ale mam już to złe słowo. Jachu jest chujowym pranksterem. Cię wkręciłem się ani trochę. Od razu wiedziałem. Jeszcze nie nadaje do tego. Nie mam pojęcia, skąd mi ten hydrant przyszedł do głowy. No, natomiast nie nadaje się kompletnie do takich rzeczy, nie nadaje się do prankowania osób. No i generalnie wyszło na to, że jakby Michał się zorientował, co było raczej oczywistą kwestią, że się zorientuje. Roman to ogarnia. Nie rąb co? Jak nie my, to kto? Mój synek tutaj hopie robi większa robota, ale no musi się uczyć, nie? Bo teraz są takie czasy, że ta młodzież nie bardzo chce i
mi zależy, żeby moją wiedzę komuś przekazać. Nie, na koniec jest zawsze możliwość rzeczy martwych. Śrubka wpadła do zasilacza i jest dupa. To nic nie szkodzi, Artur. Wyjebaj ją. Po prostu olej ten zasilacz, odetnij to wszystko, niech się to wszystko pali. Zaraz wam ustawimy oświetlenie również na scenie. Jest śmiesznie, ponieważ pracownicy też mnie nie znają z tej strony. Klienci również, inwestorzy na co dzień staram się być poważny, natomiast tutaj dostosowywuję się raczej do panującej sytuacji i staram się być naturalny. Patrz, poświęciłem na to 3 godziny, ale teraz mogę sobie zrobić tak, popatrz. Zielony, pyk, i zielony. Proszę bardzo. To jest technologia, to jest wykonanie. Kurwa, kurwa! Podczas walki zostało uszkodzone element oświetlenia, co było dosyć dużym zaskoczeniem moim i jak już trochę sfrustrowałem się, ponieważ z tym oświetleniem naprawdę mamy problemy od samego początku. Dziś oczekiwana od dawna ekipa montażowa przyjechała do nas samego rana, aby zainstalować bar, który będzie służył imprezującym. Jest to ważny krok w kierunku rozwoju klubu. Możecie zauważyć w ogóle, że panowie mają specjalistyczne pasy do noszenia ciężkich rzeczy. Idą sobie we dwóch i tak naprawdę wszystko ciąży im na kolanach. Nie muszą przyciążać kręgosłupa. Jak to na nie, to wiemy w Kevinie sam domem. Lubię to bajka. Ja mam takie pytanko do panów jedno. Alkohol już w tym jest? Chyba tak. Miejmy nadzieję, że jest. Jak dobry. Jest, to pasy muszą być. Dostał info z pierwszej ręki od wujka Julowej. To jest bar, moi drodzy, za 100 tysięcy złotych. I w tym będziemy mieli 200 litrów. Ostatnio na imprezę kupiliśmy chyba 60 litrów, z 7 litrów zostało, więc analizując to, 200 litrów starczy nam na jakiś jeden duży melanż albo dwa. Moi drodzy, mamy bar w pełnej okazałości. Mamy podświetlane kulery. Nie no, będzie generalnie w klubie też zostały uzupełnione kieliszki, więc na pewno będzie można pić szoty. Generalnie czego tutaj brakuje jeszcze? Albo barmana i imprezy. I dziewczyn. Imprezy. Panowie, jak się podoba? No powiem ci, synek, pusty. Pusty przede wszystkim, pusty. Jako mebel jest okej, okay, ale jak go zapełnisz, przyjdź wtedy, wywiadu udzielam, pomogujemy. Moi drodzy, jesteśmy już na finale klubu i pora zrobić wam mały road po elitarnym klubie Ghost. I ten telewizor był ostatnim punktem naszego miejsca. Generalnie rzecz biorąc, klub Ghost został przygotowany, ponieważ byliśmy zmotywowani faktem, że tutaj już za parę dni zostaną zorganizowane urodziny Wojtka G. Jest multifunkcjonalny, daje on duże możliwości nie tylko do imprezowania, ale również kontentowo jest bardzo mocny. Możemy tam nagrywać odcinki Goats. Myślę, że daje bardzo dużo możliwości i dobrze wygląda. Zacznijmy na samym początku od sceny. Jest to prawdziwa scena, z prawdziwą DJ-ką, z prawdziwym sprzętem do muzy, z prawdziwymi diodami. No ogólnie rzecz biorąc, całe oświetlenie w te miejsce, które tutaj włożyliśmy, jest z klubu Afterek, który został zamknięty. Jest to biznes, gdzie udziały jakby w tym biznesie sprzedałem już jakiś czas temu. No i z racji tego, że nie wszystko się udaje, może tak, zmysł każdego przedsiębiorcy powinien działać mniej więcej tak, żeby stworzyć taki system, by później te rzeczy z niewypału wykorzystać gdzieś, gdzie widać gdzieś jakiś progres, możliwości rozwoju i tak dalej. W życiu każdego przedsiębiorcy są takie chwile, że nie może być zawsze dobrze. Inwestycje i ogólnie biznes to jedna wielka gra strategiczna. Z racji tego, że byłem bardzo podatny na moje małe marzenie zbudowania klubu, to dość szybko, bez jakiegoś specjalnego rozrachunku, podjąłem decyzję o tym, że dołączę do zbudowania jakby Afterka. No i wiadomo, inwestycje, jakieś sprzęty, dźwięk, światełko pokupywałem tam. No i chciałem zrobić fajny klub. Niestety okazało się, że nie jest mi pisane bycie właścicielem klubu, ponieważ żeby być dobrym właścicielem, trzeba być w tym miejscu. A pół mojego życia zajmuje Fame, pół życia inne projekty. I po prostu uznaję to jako mały fuck-upik w mojej karierze. No tutaj nie ukrywam, że fajnie jakby Masny Ben albo jakiś Żabson, albo nawet Daniel Majewski DM zagrał sobie secika na urodzinach WG. O, Oki, tak, zdecydowanie Oki. Pasowałby. Oki to gold. Jest tu dużo miejsca, można sobie usiąść, są stoliczki, z których można skorzystać. Wszystko jest w dobrej jakości, jak widzicie, czyściutkie. Yahoo, którego poznaliście, wiedział dobrze, jak to wszystko tutaj ustawić z chłopakami, żeby fajnie to grało i żeby stworzyć taki fajny system tych los siedząc. Kolejna sprawa to oczywiście Bar Greyusa. Nikt nam nie zapłacił jakby za tą reklamę, ale mogę wam powiedzieć, że dostał Wojtek prezent od Greya i tutaj piękny bar. Oscyluje w kwocie około 100 tysięcy złotych. Nie skupiając się na tym, ponieważ to jest tam jakiś deal Wojtka,
ale z racji tego, że jest to fajne dopełnienie tego miejsca, no to myślę, że warto wspomnieć. Wyobraź sobie, że przychodzą dziewczyny na nagrywać randki, a tutaj mają barmana. Tak, tak, tak. I obsługuje tak. One. Przylech! Zajebiście! Największy przeciwnik klubu! Teraz... Nie, ty nie rozumiesz. Nie chodziło, że jestem przeciwnik klubu, tylko że to jest duża przestrzeń. Ale teraz tak, jeżeli to jest jako loża, to już ja się cieszę, bo już jest zagospodarowane. Jeżeli tutaj na przykład jutro robimy Jokera, to już widzę, że jest zagospodarowany. Jeżeli tutaj faktycznie będzie VR, żeby się nie okazało, że finalnie, że to jest tylko klub i impreza raz na miesiąc. W klubie wcale nie trzeba tylko chlać, nie? Może sobie tam zejść na VR-ka i nawet spalić kalorie, tak więc... Bo ja bym chciał, żebyście wy nie mielili klubu z dyskoteką. To nie jest dyskoteka. Dobra robota. No, dziękuję. Sylwester na początku podchodził do nas sceptycznie. To było moje takie prywatne odczucie, natomiast odczuwało się taki delikatny dystans, delikatne szpileczki wbijane. Natomiast docelowo na ten moment Sylwester dosyć mocno zmienił jakby swoją opinię na temat moich pracowników oraz mnie. I jesteśmy chyba na ten moment uważani za jednych z bardziej kompetentnych tu osób. Dawaj, proszę zaimitować mi, jakbyś był barmanem. Co byś... No to tak. Czekaj, nam zaproponował. Witam serdecznie. Wydaje się wam fanem motoryzacji. Wie pan co? Gran Turismo. No i tutaj mamy tak. Wódeczkę, martini, wodę gazowaną i grejpfruta. Jak zrobicie drinka bez alkoholu? Mocia to szkółka. Klub przysprawił mnie tylko o chorobę gardła i alkoholizm i psychiatry. Ale generalnie chłop dobrze bawi się z nami. Myślę, że klub jest naprawdę dobrze przygotowany. Jedyne czego brakuje to może jakieś dymnice, dymu niskiego, laserów i jeszcze większej ilości oświetlenia. Ale myślę, że to wszystko kwestia czasu. Teraz przechodzimy do mojego ulubionego sektora, czyli sektor VIP Goods. Tutaj są nie tylko miejsca siedzące, żeby również sobie usiąść, rozłożyć się i napić, ale jest to też miejsce, które równolegle daje nam możliwość grania na konsoli PlayStation, na VR-ze. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca, tak więc dzięki temu, że technologia poszła do przodu i mamy bezprzewodowe VR-y, to możemy sobie ubrać oksy. Z tego miejsca na pewno będę korzystał, ponieważ ogólnie miałem już zajawę jakiś czas temu na VR-y, ale moje poprzednie miejsce zamieszkania nie dawało mi takich możliwości. A to miejsce daje, jest bardzo duży telewizor. 85-calowy soniacz, który odda nie tylko przy Netflixie, ale również przy gamingu, jeżeli chcemy na przykład sobie pograć w FIFKę na padach. A żeby nie było tak kolorowo, no to napotkaliśmy kolejny problem. To jest to! Jest jeden problem. No? Że tutaj jest bardzo ciemne pomieszczenie. Z racji, że jest ciemne, no, nie łapie tak i nie da się nagrać. No wszystko czarne. Kamera łapie kolory, tak? A to są czujniki. No dobrze, że są czujniki. Dobra, to sami... Ale bo trzeba pokonfigurować. No to tak, ja konfiguruję już go w drugą godzinę. Skonfigurujcie sobie go sami, proszę bardzo. I wraz z tym filmem mogę oficjalnie wraz z Jachem otworzyć elitarny klub gołców. Wchodząc na Mazowiec, pójdę do klubu, a dochodzą do Hunting Goats, wchodzą sobie schodami na dół i mają to na miejscu. Jedno wielkie, multifunkcjonalne miejsce. Jak zobaczyłem po raz pierwszy klub, no to zrobił na mnie ogromne wrażenie. Chciałbym z całego serduszka podziękować widzom za to, że możemy jakby dochodzić do takiego momentu, gdzie tworzenie takiego kanału ma w ogóle sens. Fajnie, że udało nam się wspólnie zbudować wiele fajnych marek, między innymi Fame MMA chociażby, Goats fajnie zostało odebrane, teraz Ogar. Możecie mi zaufać, że to nie jest rzucanie słów na wiatr, jeżeli chodzi o ten kanał, tylko ja naprawdę chciałbym zostawić po sobie, sięgam, to jest moje takie jedno duże marzenie, żebym zostawił po sobie jeden YouTube'owy projekt, za który jestem odpowiedzialny sam jako influencer, bo mimo, że tutaj mam współlasa mojego Jacha, który jest zajebistym specjalistą, to jednak mam na serduchu takie coś, że to jest ten mediowy projekt, którego ja będę zapamiętany, że to było po prostu... To jest taki mój pamiętnik biznesowy. W ogóle to miała być chyba wódka i chciałbym, żeby te urodziny przeszły do historii!